A naszymi gośćmi są dziś Mirosława Stachowiak-Różecka, czyli Prawo i Sprawiedliwość, i Grzegorz Napieracki, czyli Koalicja Obywatelska. Dobry rozmowa wieczór. Już za moment w TVP Info. Zapraszam Państwa, zachęcam, a widzom Jedynki dziękuję za uwagę. A my zaczniemy od tego, co usłyszeliśmy dziś z ust Donalda Tuska podczas konwencji krajowej w Płońsku. I chciałabym zacząć od pana posła Napieralskiego. Która Platforma Obywatelska jest prawdziwa? Ta, która krytykuje katolików i chce opiłować ich z przywilejów, czy ta, która deklaruje się jako partia patriotyczna i katolicka? To jest partia, która się deklaruje, że w Polsce są osoby, które wierzą i chodzą do kościoła. I ta wiara jest dla nich ważna. Są w Polsce również Polki i Polacy, którzy wierzą w inną wiarę niż rzymskokatolicka i są tacy, którzy w ogóle nie wierzą. I że ta Polska jest dla wszystkich i dla każdego jest taka sama. I taka, no, nie myślę... dla każdego, bo Sławomir Nitras mówił wcześniej, że katolików trzeba opiłować z przywilejów, bo podniosą głowę. Czyli jednak są takie grupy, które, no to... przynajmniej zdaniem części polityków Platformy Obywatelskiej, bo dzisiaj, jak rozumiem, Sławomir Nitras został zrugony i Donald Tusk sprostował jego słowa. I sprostował i też powiedział, że w polityce trzeba być przede wszystkim bardzo precyzyjnym i odpowiedzialnym. Że możemy krytykować, tak, ale na przykład hierarchów, którzy dopuszczali się tuszowania pedofilii, że możemy krytykować księży, którzy też tuszowali bądź byli zamieszani w taki proceder. Natomiast ludzi, którzy wierzą bądź nie wierzą, krytykować nie możemy, bo to jest ich wybór, absolutnie ich. Tak? Nie musi pan nikogo przekonywać, bo wszyscy jesteśmy o tym przekonani. Tyle tylko, że zaniepokoiły wszystkich słowa Sławomira Nitrasa. I to, co dzisiaj powiedział Donald Tusk, wydaje się bardziej naturalne. No to właśnie zapytam panią poseł. Czy pani się teraz czuje bardziej spokojna o los katolików w naszym kraju, gdyby Platforma Obywatelska doszła do władzy? Czy już wie pani na pewno, że katolicy nie będą opiłowywani ze swoich przywilejów? Ja się po raz kolejny przekonałam, jakim pan Donald Tusk jest cynicznym i wyrachowanym politykiem, no bo po tych wydarzeniach właśnie, po wypowiedziach pana Nitrasa o piłowaniu katolików, no najwyraźniej po prostu sondaże wskazały, że to nie jest to, czego Polacy oczekują i to jednak nie jest to, co zbliży Platformę do zwycięstwa, więc sam zresztą Donald Tusk, słuchałam jego wypowiedź, powiedział krótko, nie to, co w głowie, nie to, co podpowiada rozum, nie to, co podpowiada serce, tylko to, co mówią sondaże, jest tym, co zaprowadzi nas do wyboru. Dokładnie, tak, no, przepraszam, może nie dokładnie, ale tak mniej więcej brzmiała jego wypowiedź, więc wyraźnie mówił, że sondaże są ważne, musimy się przyglądać, a te sondaże mówią wyraźnie, że katolicy nie chcą być piłowani i tego rodzaju wypowiedzi nie są przez Polaków, którzy, jak się okazuje, są naprawdę tolerancyjni, akceptowane. Zresztą w odwołaniu do sondaży mówił również, że to sondaże wskazują na to, że Polacy kochają żołnierzy, kochają mundur i szanują ich pracę, a więc to wszystko, co się działo w ostatnich tygodniach na granicy, też nie jest przez Polaków akceptowane, to znaczy przez działaczy, którzy, czy jak to można powiedzieć, aktywistów Platformy Obywatelskiej, którzy na tej granicy odstawiali, powiedzmy sobie szczerze, jakieś hece, też nie jest przez Polaków dobrze przyjmowane. Mówiąc krótko, na koniec wezwał swoich kolegów z klubu Koalicji Obywatelskiej do powagi, bo bez powagi, prawda, i bez przyglądania się sondażom szans na wygraną nie będzie. Krótko mówiąc, cynik, cynik, cynik. Nie, coś po prostu... Pan poseł Grzegorz Napieralski akurat nie jest autorem żadnych słów, które byłyby kontrowersyjne, ale politycy Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej rzeczywiście w ostatnich miesiącach wypowiadali takie tezy, które w Polakach mogły budzić zaniepokojenie. Ale muszę panią poseł uspokoić, bo ja byłem na tej konwencji jako gość, zostałem zaproszony, przysłuchiwałem się temu wystąpieniu. I nie mówił Donald Tusk o sondażach, powiedział rzecz moim zdaniem bardzo ważną, a propos granicy czy polskich żołnierzy. I myślę, że wszyscy chcieliby to usłyszeć od lidera partii politycznej, więc usłyszeli, że on rozumie chęć czy takie poczucie serca, tak, że trzeba pomagać, ale on mówi wprost, Donald Tusk mówi, granica, żołnierz, straż graniczna, to z czym nam się kojarzy? Z bezpieczeństwem, z obroną naszych granic, no i też z naszą trudną historią. I skrytykował takie zachowania, o których pani poseł mówi. To nie jest cyniczne. Ja uważam, że od lidera się oczekuje takich właśnie zachowań. Jeżeli w Prawie i Sprawiedliwości, a wydarzyły się, też takie sytuacje, że ktoś coś więcej powiedział niż potrzeba. Również pan prezes, dzisiaj prezes, a kiedyś poseł Jacek Kurski, przecież on miał też bardzo ostry język debaty publicznej, przypominam.
naprawdę bardzo ostre. Jarosław Kaczyński też go przywoływał czasami do porządku. Ostre wypowiedzi polityków się zdarzają. Tylko, ponieważ, wie pan, są takie rzeczy, które dla Polaków są święte. Takie jak wiara katolicka, na którą nikt do tej pory wcześniej, z wyjątkiem ekstremistów, nie podnosił ręki. Mówi pan o tym, że był ostry język w debacie publicznej. Tutaj nie zamierzam żadnego z polityków, zaraz mi pan zarzuci, że bronię swojego prezesa. Nie zamierzam nikogo bronić. Chcę tylko zwrócić uwagę, że Straż Graniczna i Wojsko Polskie to także są te elementy w świadomości każdego z Polaków święte. I to, że ktoś postanowił ich zaatakować. Ja już nie mówię o słowach pana Frasyniuka, bo one były po prostu dramatycznie skandaliczne. Co powiedział Donald Tusk dzisiaj? Bardzo powiedział, że czego on wymaga tak naprawdę od swoich kolegów i koleżanek? Czego wymaga od nas? Żeby być przede wszystkim precyzyjnym i odpowiedzialnym. Znaczy, że idzie się do telewizji, tak jak dzisiaj do pani do programu, i ja nie chcę zaistnieć, tak, i być cytowany w serwisach, tak, bo powiem coś głupiego, coś ostrego, no to będzie fajnie, tak, bo pani będzie miała super oglądalność, ja się będę cieszył, tylko dla Polek i Polaków, czy w ogóle dla całej sceny politycznej to nie jest dobre. I mówi, trzeba być precyzyjnym. Jeżeli chcesz skrytykować, tak, kogoś, kto jest związany z Kościołem katolickim, ale przecież krytykują, no przecież co zrobiła komisja pana Terlikowskiego? No też krytykowała tych dominikanów, tak, czy tego dominikanina, dokładnie przestępstwa. Więc możemy krytykować, my możemy być krytyczni nawet wobec hierarchów Kościoła, tak, rzymskokatolickiego, ale trzeba być precyzyjnym, kogo i dlaczego. Dobrze, tak? Panie pośle, wiem, że pan jest w trudnej roli, bo z jednej strony jest pan w klubie Koalicji Obywatelskiej, był pan gościem na tej konwencji, akurat pana o jakieś takie ekstremalne zachowania nikt nie podejrzewa i takich w pańskiej karierze nie obserwował, więc naprawdę no, trochę rzeczywiście w jakiejś mierze współczuję. Więc ja jednak wracam do cynizmu, wracam do manipulacji. Ja przypomnę ten wjazd, przepraszam za taki kolokwialny język, prawda, z chlebem, wspomnianie o tym, jak chleb pachnie, jak przypomina matkę, jak ona składała na tym chlebie krzyż, zanim go kroiła, jak właśnie był pan Tusk na chrzcinach i w kościele. No, pamiętamy te wszystkiego rzeczy przez wszystkie lata jego kariery. Był krzyż na wywiadach, potem z wywiadów znikał krzyż, bo albo taka sytuacja była mu potrzebna i wygodna. Było wspieranie ruchu, już tak to nazwijmy, ośmiu gwiazd, który niestety w konsekwencji również, przypomnę, emocje doprowadziły do tego, że to wtedy również pojawiały się tak naprawdę ataki na księży, na kościół katolicki, w ogóle na kościół. Pamiętacie to państwo, więc fotografowanie się, wspieranie w jakiejś mierze ośmiu gwiazdek, czy wcześniej jeszcze Palikota, a dzisiaj, prawda, przypominanie o tym, że krzyż na chlebie to jest to, co zbudowało go, o czym on zasadniczo tęskni. No to jest cyniczne, naprawdę. To jest bardzo cyniczne. Czysta manipulacja, ale najważniejsza rzecz jest taka. Zostawmy to. No, w tej sprawie się różnimy. Myślę, że Polacy złudzeń nie mieli, że mieli do czynienia z występem pełnym manipulacji i cynizmu. Ale to, co jest najważniejsze, jaka konkluzja? No, okazało się w finale tego przemówienia, że jednak programu nadal brak. No, bardzo panu współczuję, no, bo dalej nie może pan ze mną podyskutować o programie, bo go po prostu nie ma. Jedyne, co jest, to całe szczęście, że w dobrym zdrowiu Jarosław Kaczyński, serdecznie go pozdrawiamy, bo ciągle można w każdym przemówieniu mówić o tym, co Jarosław Kaczyński, jak Jarosław Kaczyński, o czym Jarosław Kaczyński, i tak naprawdę to przemówienie znowu się tylko do Jarosława Kaczyńskiego odnosiło. Pani poseł, ale ponieważ pani nie było na tej konwencji, a ja byłem. Ale obserwowałam, ale całe wystąpienie, całe to? Oczywiście wiedziałam, że się wszystkie tu spotkamy. Wystąpienie, ale wszystkie wiedziałam, wystąpienie, że się tu spotkamy, więc oglądałam. To pierwsze wspomnienia polityków, jeżeli ktoś wspomina swoją mamę, która kroiła chleb, czy był, wspomina, że był na chrzcinach. Też bywam na chrzcinach, też mogę wspominać, co moja mama robiła, czy co moja babcia robiła, a też i postępować według takich zasad. Znaczy, co nam tu dzisiaj nic nie zrobił? To, że wspomniał chleb, no to, że ktoś go przywitał chlebem, coś złego, no ile razy Jarosława Kaczyńskiego witano chlebem? Ale niech pan nie będzie również cyniczny, bo cyniczny? No, panu nie jest ale do twarzy ale jakby w tej roli. Ktoś przywitał chlebem, tak samo go pocałował, bo taka jest tradycja. Chętnie bym go spróbował. Ja tylko przypomnę gorzej by było, gdyby jeszcze był przy tym kieliszeczek wódki, bo to byłoby ciężkie. Ja chciałabym zapytać, czy w takim razie należy wnioskować, że Platforma jest trochę katolicka, a trochę jednak walczy z katolikami i ale trochę znaczy, jednak... Znaczy, nigdy, ja nawet kiedy byłem przewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie walczyłem z katolikami. Znaczy czym innym jest... Ale Sławomir Nitras jednak wygłosił ale panie redaktor, to już ustaliliśmy, tak, że te słowa że nie powinny pomylił. Paść, tak, że te słowa nie... Nie, nie to, że się pomylił, bo myślę, że wiedział, co powiedział. Znaczy, że one nie powinny paść, one nie były precyzyjne, tak, one... Czy to nie jest problem Platformy oczywiście, że nie. One skrzywdziły osoby, które chciałyby głosować na Koalicję Obywatelską, chciałyby głosować na w ogóle różne partie.
partie opozycyjne, a chodzą do kościoła, mają do tego absolutne prawo. Tak? No to skoro jesteśmy przy programie. Straszenie no polexitem to jest jeden z elementów tego programu. To jest nasza wielka obawa, którą wygłosił Donald Tusk i powiedział, słuchajcie... A czym jest ona uzasadniona? No choćby wypowiedzią pana marszałka Terleckiego. No. Że? No pamięta pani, co on powiedział, że trzeba jakichś radykalnych rozwiązań wobec Unii Europejskiej? No chodzi o naszą suwerenność. No, a na przykład ale radykalne rozwiązania to wcale nie musi być wyjście z Unii Europejskiej. No, to jest po prostu kwestia tego, że jesteśmy partnerem w dyskusji, wreszcie partnerem. Pani redaktor, jak przejrzymy historię wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, zaczynało się od ostrych słów ważnych polityków brytyjskich. I to się stało ale politycy tak naprawdę. Niemieccy i politycy francuscy mogą sobie pozwalać na takie słowa. My natomiast do tej pory nigdy nie mogliśmy. Teraz też nie zawsze możemy, ale próbujemy z całych sił. Pani poseł. No więc właśnie, no bo w Niemcy na przykład mogą korzystać ze swojego prawa, ze struktury i hierarchii. Ich, prawda, wyroki Trybunału są uznawane. W Polsce nawet się wymusza na premierze, żeby w ogóle pytanie, które wysłał do Trybunału Konstytucyjnego zostało wycofane, bo jak nie, to oj, co będzie. Nie, szanowni państwo, ja przy każdej okazji, jak jestem w programie telewizyjnym, mówię krótko, to jest znowu manipulacja. To jest jedyna wasza broń, wasza, mam tu na myśli znowu Donald Tuska i jego partię. Widać, nie wiem, wychodzi w badaniach, że jak będziemy straszyć utratą, prawda, wyjściem z Unii Europejskiej, że rzekomo PiS chce, no to wtedy rzeczywiście jakkolwiek się Polacy będą interesować tym, co Donald Tusk ma do powiedzenia. Więc powtarzam jeszcze raz, to jest znowu manipulacja, to jest zwyczajne propagandowe oszustwo i naprawdę bardzo, bardzo słaba ta broń, bo to nie działa. Mamy proste zadanie, jeśli idzie o Unię Europejską i tu się oczywiście liczę, że zgadzamy, bo ja sobie też nie wyobrażam, że pan jest gotów na to, żebyśmy tak na wszystko, co ta Unia Europejska mówi, na podważanie naszego systemu prawnego, na podważanie naszej suwerenności, żeby pan się zgadzał. No jeżeli pańscy koledzy w Platformie Obywatelskiej rzeczywiście tego pragną, to myślę, że powinien się pan zastanowić, czy nie dołączyć do innego klubu w Sejmie. Ale jeszcze jedno zdanie. Ale tylko jedno zdanie jeszcze, bo mi umknie. Obiecuję jedno. W ten Płońsk, bo to też jest ciekawe. I tu znowu jest właśnie takie poszukiwanie, jak dotrzeć do wyborców, no bo rzeczywiście w dużych miastach to poparcie dla Platformy Obywatelskiej ciągle spore, no to wyjechali do miasta powiatowego, no ale jaka była polityka Platformy Obywatelskiej, gdzie tam idzie o miasta powiatowe, wystarczy przypomnieć likwidowanie posterunków policji. No teraz przypomnieli o miastach powiatowych. No pani świetnie. Poseł, ja mam taką prośbę do pani poseł, bo ja wiem, że zawsze jak brakuje argumentów, to się wdziera w dyskusję, wdziera się w dyskusję agresja. No czy ja nie mówię o sobie Kaczyńskim cynik, ani że oszust i tak dalej. Ja pani cały czas mówi o Donaldzie Tusku. Po pierwsze, bo jest cynikiem. I to nie ma nic wspólnego z agresją, panie pośle. Jeżeli mamy obawy, że wyjdziecie, czy chcecie wyjść jako partia rządząca z Unii Europejskiej, to o tym mówimy. I gdybym ja miał być dzisiaj takim skrajnym politykiem, który jest na scenie politycznej, a jest ich wielu, to mówi, że to wy używacie sondaży, na przykład, żeby bardziej mówić o granicy, żeby bardziej mówić o Białorusi, o wojnie hybrydowej, czy o zagrożeniach, które są na zewnątrz naszego kraju. Ale ja tego nie mówię, dlatego że uważam, że jeżeli jest zagrożenie, trzeba o tym powiedzieć. Jeżeli pani mówi, że nie było programu, że nie było w ogóle dyskusji o programie, no to musiała pani wszystkiego nie posłuchać, bo na przykład nasza koleżanka, posłanka, powiedziała bardzo dokładnie o seniorach i co by chciała dla tych seniorów. Mówiliśmy o całym systemie ochrony zdrowia. A co mówi o wieku emerytalnym? Tak, podtrzymacie państwo, bo przypomnę, że obniżaliście, gdy idzie o seniorów, to już nikt niczego nie będzie chciał robić i każdy wie, że jeżeli ktoś chce długo pracować, to ma prawo długo pracować, jeżeli ktoś nie chce długo pracować, może przejść na emeryturę i nikogo zmuszać nie trzeba. Czy my się doczekamy takiego programu, z którym każdy będzie się mógł zapoznać, a nie tylko wnioskować na podstawie jakiejś wypowiedzi od czasu do czasu? Na pewno tak, ale kiedy? Ale pani redaktor, po pierwsze, taki program przygotowuje się na zawsze na wybory parlamentarne, bądź prezydenckie, bądź samorządowe. To po pierwsze. Po drugie, można nas poznać dzisiaj po programie. Jeżeli weźmiemy wykaz ustaw, które składa Koalicja Obywatelska, no to bardzo dokładnie widać, tak, o co my tak naprawdę walczymy i czego my chcemy. I muszę panią poseł uspokoić, pani mówi, że my tak cyniczni i tak dalej, ale na przykład nasz pomysł... Panu nie powiedziałam cyniczny. Dziękuję o Donaldzie Tusku powiedziałam, bardzo. Że jest cyniczny. I nie ja wy cyniczni, tylko Donald Tusk cyniczny. O jego przemówieniu O pewnym pomyśle Koalicji Obywatelskiej, który znalazł się w propozycjach Jarosława Kaczyńskiego, kiedy prezentował Polski Ład. Czy Jarosław Kaczyński skopiował tego? Nie, mówię, że możemy też się pięknie zgadzać w polskiej polityce. Mieliśmy taki pomysł, żeby w każdej szkole był psycholog. I to się pojawiło w propozycjach w Polskim Ładzie.
Dzisiaj tak naprawdę propozycja, za którą powinien zagłosować cały Sejm, dlatego że po pandemii szczególnie dla młodych ludzi dzisiaj to jest bardzo potrzebne. Więc mamy swoje propozycje, które wy nawet dostrzegacie, wy nawet je zauważacie. Ja zachęcam, żeby odważnie głosować za tym wszystkim, co my, gdy idzie o Polski Ład, będziemy wprowadzać, bo to są naprawdę dobre projekty dla Pani poseł, ale Polski. My mamy też swoje podwyżki pomysły. Dla nauczycieli mamy za sobą, będą kolejne. No Państwo, nie daliście sobie z tym rady. Mogę jeszcze jedno zdanie o tej Unii Europejskiej? A dla policji i dla jeszcze o Unii Europejskiej bym jeszcze jedno zdanie mogła dopowiedzieć. Dla policji, bo właśnie. A jak wyglądała średnia krajowa i najniższa krajowa zarządu w Koalicji Obywatelskiej? Dla lekarzy, dla personelu. O ile wzrosła? Dobrze, szanowni państwo, o szczegółach. Jedno zdanie o tej. O wszystkich szczegółach nie porozmawiamy. Zapytam jeszcze o Polexit. Usłyszeliśmy, jakie są obawy Koalicji Obywatelskiej. Rozumiem, że Koalicji Obywatelskiej nie wystarczy, bo już chyba uchwała zapadła, tak? Dotycząca tego, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Wprost przeciwnie, ale to przeciwnikom politycznym nie wystarczy. Czy pani poseł może użyć takiego argumentu, który przekonałby Platformę Obywatelską? Bo myślę, że Polacy chyba aż tak bardzo takiego ruchu ze strony partii rządzącej się nie spodziewają. Ale jakiego argumentu, że co? Że Polska nie będzie wychodzić z Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, nie będzie Polska wychodzić. Nikt nie ma takiego zamiaru. Jest absolutnie bezradność jest Platformy propozycja. Obywatelskiej, jest która jest po prostu kompletnie białą plamą, gdy idzie o program wyborczy, o jakikolwiek program dla Polski. I ten właśnie to hasło nieustannie jest przez nich używane. Jedno zdanie, bo to jest trochę tak, pan mówi, że się obawiacie, bo ktoś coś powiedział i tak dalej. Ja powtarzam wyraźnie. Walczymy o suwerenność i podmiotowość w Unii Europejskiej. I pan dobrze to wie, bo jestem przekonana, że pan to rozumie. Tak samo jak jestem przekonana, że nie zgodziłby się pan na to, gdybym panu postawiła zarzut, że zgodziłby się pan na to, żeby w Unii Europejskiej zgadzać się na wszystko, co w konsekwencji prowadziłoby do całkowitej utraty suwerenności. No więc to jest tego rodzaju rozmowa. Czyli skoro jest tak, jak pani mówi, A jeżeli dobrze, my nie mamy zaufania do uchwały partii, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość, no to jest oferta na stole. Tak. Jeden punkt w Konstytucji zmienić. Dwie trzecie, żeby takie coś przegłosować. Ale to warto przy tej okazji przypomnieć, kto ten punkt w Konstytucji zmieniał wcześniej. I proszę, kto tą właśnie większość zwyczajną wprowadził. A to zrobił Donald Tusk. Ale oczywiście warto rozważyć zmiany, jeśli państwo uważacie, zmiany, że to Konstytucji, to możemy nie skończyć tej rozmowy do północy. Dziękuję bardzo państwu za rozmowę. Mirosława Stachowiak-Różecka i Grzegorz Nabiera. Dziękujemy. Dobranoc. Ale zachęcam państwa do pozostania z TVP Info.